Bo przy takim podejściu, że wszyscy inni, można wszystko inne poświęcić tylko dla swojego własnego interesu i że nic innego się nie liczy, no to to jest po prostu przepis na nieustanny konflikt. To jest, tak, to jest taki przepis, to jest myślenie, nie wiem, generałów Franca Józefa, którzy uznali, że zamach w Sarajewie jest świetnym sposobem, żeby przyłączyć Serbię, a jak ktoś im próbował wytłumaczyć, że jeżeli się zaatakuje Serbię, to Rosja wystąpi, a jeżeli Rosja wystąpi, to Niemcy wystąpią, a jeżeli Niemcy wystąpią, to Francja wystąpi, a z Francją Anglia i będzie wojna światowa, to oni by mówili, a nie wiem, ale... co mówili, bo nie znam takich rozmów, ale w każdym razie nie przerażała ich ta perspektywa w najmniejszym stopniu, byle tylko wreszcie tę kronomną Serbię zająć, prawdę, i schołdować dla najjaśniejszego pana. I to jest tak samo. Cały świat może wylecieć w powietrze i Benjamin Netanyahu będzie miał to głęboko gdzieś tam, ponieważ... No, tym bardziej, że go teraz prześladuje, prawda? Sąd Najwyższy.